2 marca 2021 roku na facebookowym profilu warszawskiej kociej kawiarni Miau Cafe pojawił się dramatyczny wpis. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że nie dostaliśmy środków z Polskiego Funduszu Rozwoju, dzięki którym nasza kawiarnia miała szansę przeżyć ten okrutnie ciężki czas, w jakim wszyscy się znajdujemy. Jest to dla nas okropny cios. Nie spodziewaliśmy się takiej decyzji i szczerze mówiąc, jesteśmy załamani. Chcemy, żebyście wiedzieli, że dajemy sobie ostatnią szansę i będziemy się odwoływać od tej decyzji, ale też jesteśmy przygotowani na wszystko. W związku z tym po raz ostatni prosimy Was o pomoc. Do czasu kolejnej decyzji PFR kawiarnia działa tak jak do tej pory. Od poniedziałku do piątku od 9 do 18, z tym, że od 9 do 14 wprowadzimy wynajem stolików do pracy, a od 14 do 18 można nas odwiedzić, pobawić się chwilę z naszymi słodziakami i wychodząc zamówić kawę i ciacho na wynos. W weekendy działamy od 11 do 17. Kochani, odwiedzajcie nas, przychodźcie do nas. Bardzo, bardzo prosimy o Waszą obecność. W tym momencie każdy zakup kawy, ciacha jest dla nas na wagę złota. Każdy wynajem stolika, każda wpłata na zrzutce, czy nawet każde jej udostępnienie są dla nas na wagę złota. Bardzo Wam dziękujemy za każde słowo otuchy. Będziemy na bieżąco informować o sytuacji. Na końcu posta znajduje się link do zrzutki internetowej, dzięki której właścicielce udało się zebrać 50 tysięcy złotych. Zatroskani losem kawiarni i jej kocich podopiecznych klienci zwrócili się w jej sprawie do prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju na Twitterze, pytając, czy jest szansa na ponowne rozpatrzenie wniosku. Prezes PFR Paweł Borys odpowiedział. Ta firma już wiosną otrzymała informację, że nie kwalifikuje się do programu PFR, bo nie zatrudnia żadnego pracownika. Składanie ponownych wniosków nic nie da. Trzeba spełniać kryteria. Firma to jednoosobowa działalność gospodarcza i może ubiegać się o wsparcie z tzw. tarczy branżowej. Takie są zasady prawne. Zgadza się. Pani Anna, właścicielka Miau Cafe, ubiegała się o rządowe wsparcie, chociaż oficjalnie nie zatrudniała pracowników. Ale nie pracowała przecież sama. Kawiarnia funkcjonowała więc omijając prawo. Sama właścicielka chwaliła się w social mediach, że jej ekipa pracuje każdego dnia. A więc przyznała, że zachodzi stosunek pracy, że nie podpisując umowy o pracę zatrudnia nielegalnie. A mimo to właścicielka nie tylko nie wstydziła się wyciągać ręce po pomoc do państwa, któremu nie płaci podatków, ale na dodatek zebrała 50 tysięcy złotych od zmartwionych jej losem obcych ludzi. To zresztą wydaje się główną strategią biznesową pani Anny. Podobne metody, epatowanie zdjęciami słodkich kotków i emocjonalne szantażowanie ich losem, pozwoliło jej zebrać już wcześniej 70 tysięcy złotych na samo otwarcie kawiarni. I tuż po otwarciu została zgłoszona przez swoje pracownice do Państwowej Inspekcji Pracy, oskarżających ją o mobbing i brak umów o pracę, które ciągle im obiecywała. Broniła się wtedy twierdząc, że z pracownicami zawarła umowy ustne i strasząc je pismami od prawników. Tymczasem na jaw zaczęły wychodzić coraz bardziej paskudne praktyki pani Anny. Nielegalny monitoring pracowników, ciągłe wezwiska i oskarżanie ich o kradzież. Jedna z byłych pracownic podzieliła się ze mną screenami rozmów z panią Anną, które dokumentują niektóre z jej zachowań. Cześć, wiecie może, co się stało z łososiem w okresie od 4 do 10 czerwca? Bo zakupiłam w tym okresie 3 kg łososia, a zeszły tylko dwie sałatki i jeden zestaw norweski. Czekam na wyjaśnienie, albo uprzejme poinformowanie. Wiecie, mam nadzieję, że to dowód na waszą kradzież. Na chwilę obecną wszyscy jesteście podejrzani. Czekam na informacje, które mogą was oczyścić. Zadam pytanie pomocnicze, czy wy chcielibyście współpracować ze złodziejem? I jak dalej widzimy swoją współpracę? Oczywiście przypominam, że są kamery i mam nadzieję, że koszty spadną 10-krotnie, bo dokładnie tyle mniej było zużycia łososia. A nie, sorry, 14-krotnie. A teraz wracając do realu. W czerwcu wypłaty z kasy na ciasta, a faktura od Karmelowej o 300 zł. Czyli ktoś przytulił 300 zł.
Dlatego kartki, które zostawia Ewa, są niezwykle ważne. A teraz powiedzcie mi, kto te 300 zł wyrówna? Czy mam dzielić na wszystkich, którzy pracowali w czerwcu? Czekam widzę, na że odpowiedź. Jest brak w kasie, ale uzupełnienia tego braku nie widzę. Proszę o wyjaśnienia. Proszę, żebyście się wszyscy zastanowili, czy jesteście zbyt zmęczeni na pracę. Jeśli tak, to przyjmuję wypowiedzenia. Ale nie jest to dla mnie argumentem, jestem zmęczona. Ja nie zmuszam do pracy. Zastanówcie się czasem, czy aby na pewno wszystko wam się tak należy. I czy aby na pewno zastanówcie się dobrze. Jak zacznę pracować z dorosłymi ludźmi, to się z nimi chętnie dogadam. Póki co nie dajecie mi powodu do dawania wam premii i dodatkowego wynagradzania. Wręcz przeciwnie. Witajcie, chlebki, bułki i osoby bezglutenowe. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zjawisku, którym stoi Polska, czyli o patogastronomii. Większość z nas pewnie doświadczyła jej osobiście w jakimś stopniu, albo pracując w gastro, albo znając kogoś, kto pracuje. Więc temat jest pewnie bliski wielu osobom, w dodatku w obecnej sytuacji niestety dość drażliwy. W obliczu globalnego kryzysu i jego czysto biologicznej natury, której nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, musieliśmy jako ludzkość ograniczyć korzystanie z pewnych dobrodziejstw cywilizacji, takich jak jedzenie na mieście. Niestety okazało się, że system gospodarczy, który sobie tu na Ziemi wymyśliliśmy, nie jest przystosowany do sytuacji jakiegokolwiek kryzysu, nawet tak przewidywalnego. I że kiedy przestajemy robić pewne rzeczy, inni ludzie tracą nagle środki do życia, a my nie mamy dla nich przewidzianych wystarczających form pomocy. Albo brakuje nam woli politycznej, żeby jej udzielić. W każdym razie sytuacja gastronomii w Polsce jest bardzo ciężka. I ten film nie powstał po to, żeby im dowalić, tylko żeby upomnieć się o tych, których los jak zwykle najbardziej w tym wszystkim doświadcza. A którzy już przed pandemią nie mieli łatwego życia, czyli o pracowników gastronomii. I zanim ktoś z was napisze pierwszy wściekły komentarz, nie chodzi mi o szkalowanie wszystkich właścicieli restauracji. Jestem przekonana, że jest wśród nich wielu uczciwych i ciężko pracujących ludzi, jednak tym bardziej uważam, że powinniśmy skupić się na tragicznych standardach w całej branży, które pozwalają na wyzysk, tworząc im w ten sposób po prostu nieuczciwą konkurencję. Ale najpierw przejdźmy do segmentu, w którym dzielę się z wami najśmieszniejszymi postami, komentarzami i memami z naszej grupy na Facebooku, która nazywa się Chlebtuba. Zapraszam na Chlebtuba Spotlight. YouTuberzy są like, daj suba. Spierdalaj, znajdź se swojego. No. Z tych rozmów, które pokazywałam wcześniej na screenach, widać wyraźnie, że zatrudniając nielegalnie i zwodząc pracowników złudnymi obietnicami podpisania umów, pani Anna wciąż żyje w przekonaniu, że wyświadcza podwładnym niesamowitą przysługę, za którą nie obdarowują jej wystarczającą wdzięcznością. Mam wrażenie, że w wielu Polakach wciąż gdzieś głęboko siedzi to dwudziestowieczne przekonanie, że pracodawca rozdaje możliwość pracy jak dobrodziej jałmużnę i już za sam ten fakt należy mu się właściwie wszystko. Nawet jeżeli, wykorzystując desperację ludzi walczących o przetrwanie, proponują warunki urągające jakiejkolwiek godności. Sam termin pracodawca, choć traktowany jako neutralny, sugeruje, że to szef obdarowuje kogoś pracą, a w zasadzie czy nie jest na odwrót? Ton pani Anny z Miał Cafe bardziej przypomina surowego, przemocowego rodzica strofującego swoje niesforne bachory niż dorosłego człowieka zwracającego się do drugiego dorosłego człowieka, z którym łączy ją środowisko pracy. To zresztą częsty przypadek w tej branży. Właściciele restauracji lubią chwalić się rodzinną atmosferą w swoim miejscu pracy, rzadko uściślając, co dokładnie mają na myśli. Pewne interpretacje mogą się nasuwać, kiedy panom pracodawcom ulewa się nieco na ten temat w złośliwych postach, takich jak ten tutaj. Otwierasz knajpę. Wiadomo, że potrzebujesz ludzi. Zaczynasz werbować.
Przychodzą CV. Zapłaciłeś za wszystkie portale z pracą, kontaktowałeś się z urzędem pracy. Po miesiącu masz 10 ofert. Z tych 10 CV odrzucasz tych kompletnych... Zostaje 6, niby z doświadczeniem. Zaczynasz ich umawiać na rozmowę. Kompletnych wariatów, pijaków i obiboków odsyłasz do domu. Zostaje 3. Czekajcie, czy on na profilu własnej pizzerii rozpisuje się na temat tego, jak mało ludzi chce u niego pracować? Dziwny flex, ale okej. Bierzesz ich na dzień próbny. Mówisz, że przekroczyli próg piekła. To kuchnia. Mówisz, że trwa wojna, że trzeba szybko, sprawnie i profesjonalnie. Czy ktoś chce zrezygnować w tym momencie? Nikt nie chce. Pewnie dlatego, że nie pierwszy raz słyszą takie teksty od szefów, którzy się naoglądali za dużo Gordona Ramsaya. Bierzesz kandydata na kucharza. Doświadczenie 5 lat. O panie, gdzie on nie pracował? Dajesz mu nóż i kawał sera do pocięcia. Rżnie ten ser, jakby nóż miał pierwszy raz w ręku. Twierdzi, że nie używał, bo była krajalnica w poprzednim miejscu pracy. To kup krajalnicę? Po co ci ser pokrojony nożem, skoro i tak dajesz go na pizzę? Bierzesz kelnerkę. Tłumaczysz co i jak. Twierdzi, że wszystko kuma. Ma otworzyć butelkę. Tym otwieraczem ze zdjęcia. Nie umie. Nie bierzesz innej, bo nie ma chętnych. A chętnych nie ma dlatego, że świat się na ciebie uwziął? Czy może jednak warto zastanowić się, dlaczego nikt nie chce u ciebie pracować? Pani do sprzątania nie ma pracy, bieda w domu, mieszka po sąsiedzku, mówi, że bardzo zmotywowana. Trzeciego dnia nie przychodzi. A ty zamiast zadzwonić i spytać, co się dzieje... Bierzesz kogoś innego, nie umie sprzątać, ale przychodzi do pracy, więc niech zostanie. Po 3 miesiącach kucharz nadal nie umie kroić nożem. Do tego wychodzą na jaw inne wady, które utrudniają współpracę. Kelnerka tak samo. Twierdzi, że nie może się skupić, ale to minie. Czekasz, a ona w tym czasie próbuje bez błędu przyjąć choć jedno zamówienie. Nieskutecznie. Po miesiącu przynosi L4. Depresja. Wcześniej depresji nie miała, teraz ma etat i ma depresję. Nie, teraz ma etat, więc ma możliwość wzięcia L4. Pewnego dnia budzisz się, a dzień zaczynasz od opłacenia składek ZUS. 30 tysięcy złotych za 1 miesiąc, za pracowników czynnych, jak i tych, co chorują na depresję. Wchodzisz do swojej knajpy. Jeden kucharz znów zapił, drugi pociął rękę nożem, bo wciąż się nie nauczył. Na stole zwiędnięte kwiaty, a kelnerki świergoczą przy darmowym śniadanku. Idziesz do kibla odliczyć do 10, a tam syf od wczoraj nieogarnięty. Wypadasz i krzyczysz. Na pociętego kucharza, na panią, która nie posprzątała, na kelnerki, które w dupie mają uschnięty badyl. Krzyczysz z bezradności i poczucia niesprawiedliwości. Bo dałeś im wszystko, co mogłeś, a oni nie okazali ci szacunku. I tutaj rodzinna restauracja się kończy, bo w rodzinie możesz sobie pokrzyczeć, ale na pracownika nie możesz. I nie ma znaczenia, że kradnie, zasypia, kroi się nożem i nie dba o względy bezpieczeństwa innych dookoła. Na niego krzyknąć nie możesz, bo to jest mobbing, a na rynku prężnie działają kancelarie prawne, które tylko czekają na pracownika nie dojdę, ale uzbrojonego w taki wachlarz przywilejów. Ten fragment o tym, że na rodzinę można krzyczeć, a na pracownika nie... odsłania wszystko, co kryje się pod tą tak zwaną rodzinną atmosferą pracy. Bo nikt nie wspomina, że będzie to rodzina dysfunkcyjna, pełna manipulacji, współzależności i przemocy psychicznej. Swoją drogą, zwróćcie uwagę, autor jakoś nie wspomniał o tym, jakie widełki zaproponował za to stanowisko, na które zgłosiło mu się 10 osób. Jeżeli nie zgłosił się nikt kompetentny, a nie chciało mu się poświęcić czasu i środków na szkolenia, to może powinny być wyższe. Czy nie tak miał działać wolny rynek? Troszkę tak. No i ten fragment o tym, że pracownica wcześniej depresji nie miała, a potem nagle ma. Tak jakby była winna pracodawcy kontrolę nad własnym zdrowiem psychicznym. Tak, ta dziewczyna mogła wcześniej nie mieć depresji, a potem ją mieć. A nawet jeśli miała ją wcześniej, nie powinna być zobowiązana do dokładnego omawiania szczegółów swojej historii medycznej z pracodawcą. Nie rozumiem też narzekania na koszty zatrudnienia. Jeżeli kogoś zatrudniasz, to chyba po to, żeby przyniósł ci zysk. I jeśli przynosi, to po co narzekasz na koszty? Chyba liczyłeś się z nimi, otwierając biznes. Jeżeli czyjaś praca ci się nie zwraca, to najwyraźniej nie stać cię na pracownika i powinieneś
przemyśleć swój biznesplan. Zwłaszcza, że podejście w stylu kuchnia to pole bitwy może wypalić w jakimś reality show o gotowaniu, ale zdecydowanie nie w normalnym środowisku pracy. Zwłaszcza takim, gdzie przygotowuje się jedzenie dla innych. Nie mówiąc już o tym, że za wypadki w miejscu pracy odpowiadasz ty. W tym przypadku dopuszczając do pracy na kuchni kogoś bez odpowiedniego wyszkolenia. Sam przyznajesz przecież, że wiedziałeś o jego braku kompetencji, ale zostawiłeś go na stanowisku z braku alternatywy. Czyli świadomie naraziłeś pracowników na niebezpieczeństwo dla własnych finansowych korzyści. Co więcej, w komentarzach do posta znalazło się kilka relacji nieco sprzecznych z tym, co napisał właściciel. Otwieranie pracownicy drzwi w gaciach, mówienie do współpracowników per końska spierdolino, 7 lat etatowej pracy na umowę zlecenie, sprowadzanie depresji do jakiejś głupiej fanaberii. To jest według ciebie krzyk bezsilności, a nie zwyczajne skurwstwo i mobbing? Jeżeli Tomaszu nie widzisz w tym żadnej różnicy, to dobrze, że pizzę kręcisz sam. Jeżeli wyzysk, mobbing, zatrudnianie na śmieciówkach, doprowadzanie pracowników do choroby psychicznej nazywa pan dawaniem wszystkiego, co mogą, a nawet śmie sugerować pan, że powymyślali sobie oni te wszystkie komplikacje zdrowotne, no to tutaj zostaje tylko kołyma i życzenie, żeby ta pańska pizza za kalcem wyszła. Ten post powstał zresztą w odpowiedzi na kontrowersje wokół innych restauracji. Instagramerka Oniku rozpoczęła ostatnio serię Pato Pracodawcy, w której publikowała zwierzenia pracowników gastronomii na temat warunków pracy w wielu znanych lokalach. Café La Ruina i Raj to te z restauracji, które na swoich profilach opublikowały przeprosiny, a potem zniknęły z sieci. Konto instagramerki też jest już nieaktywne, ale zachowały się screeny. Prawie cała załoga leci od paru lat na umowie zlecenie. Zawsze najniższa stawka, a resztę dają pod stołem. Praca często jednozmianowa, więc od otwarcia do końca, w weekendy nawet północ. Do tego mobbing, straszenie sądami. Jak odchodzisz, to mówią ci, że oni dali ci wszystko, otworzyli przed tobą pełno drzwi, a ty jesteś nic nie wart i takim się odpłacasz. 1/3 ekipy knajpy chodzi lub chodziła na terapię. Niektórzy do teraz mają koszmary. Oczywiście dodam, że do umowy zlecenie jest miesięczny okres wypowiedzenia. Wydali 3 książki, które sprzedawaliśmy w knajpie. Zawsze jeśli widzieli, że klient jest zainteresowany, mówili na ucho, żebyśmy nie nabijali paragonu na książkę, żeby nie oddawać kasy do państwa. Mobbing w czystej postaci. Większość pracowników ma PTSD w sytuacji, jak jest szansa, że właściciele mogą ich odwiedzić w nowej pracy. Dziewczyna, która znalazła sobie pracę w innej restauracji, została zwolniona, bo właściciele napisali do nowych pracodawców, że ukradła im przepisy i ogólnie nie nadaje się do pracy. Realia są takie, że przez 16 godzin zmywasz, aż się popłaczesz, kiedy knajpa liczy przychód w wysokości 1 000 000 zł. Nie płacą pracownikom, w szczególności tym spoza Polski, na czas albo w pełnej pensji, udając, że nie słyszeli nic o ich nadgodzinach. Kradną pomysły na dania. Nie dają umów, wchodzą w kreatywną księgowość, zatrudniając kucharki na umowę o dzieło na stanowisko fotografki jedzenia. Mobbing na porządku dziennym, nie dają awansu, twierdząc, że nie bawią się w hierarchiczność pracy, przez co wszyscy na kuchni mają stawkę 15 zł za godzinę bez umowy, nawet jeśli potrzebna jest ona do stałego pobytu w Polsce. A zapomniałabym dodać jeszcze tekstu, który rzucił właściciel do pracowników, kiedy przypomniał sobie, że od 2021 roku jest podwyżka stawki minimalnej. Dostaniecie podwyżkę darmo z jady. Właścicielka podglądała nas cały czas przez kamery. Obgadywała jedną za plecami drugiej. Kazała nam przychodzić na jakieś śmieszne zebrania, po czym cały czas rozmawiała z kumpelkami. Totalny brak szacunku dla pracowników i ich czasu. Oczywiście brak umowy, stawka 15 za godzinę. Po tym jak odeszłam, 3 tygodnie nie odbierała ode mnie telefonów, nie chciała dać zaległej wypłaty. W końcu i tak dała mniej niż mi się należało. Brak umowy przez 3 miesiące, jak tam pracowałam, chyba trzeba było na nią zasłużyć. Za moimi plecami, między innymi pracownikami, oskarżano mnie o kłamstwo, mimo że nikt nigdy nie przeprowadził takiej rozmowy ze mną, zabieranie mi moich zmian i oddawanie ich innym też za moimi plecami. Cierpliwość mi się zaczęła kończyć, kiedy wszyscy pracownicy dostali wypłatę na moich oczach, tylko ja nie, a jak się o nią upomniałam przez 2 dni, to przecież właściciel nie ma czasu, żeby mi zapłacić, uspokój się, masakra. Tak, z XD na końcu. Szefowa traktowała mnie jak niewolnicę. 0 przeszkolenia, w końcu wypłaciła tylko 1/3 wypłaty i zwlekała z wydaniem umowy, bym nie mogła jej za to pozwać.
Najdłuższa zmiana 10 godzin. Na umowie zlecenie brak przerwy. Każde wyjście do toalety trzeba było zapisywać i minuty odliczały się od czasu pracy potem. Dodatkowo przed otwarciem, po zamknięciu, było się około godziny więcej, oczywiście bezpłatnie. Sprzątanie, liczenie kasy itd. Właścicielka patrzyła na kamery, jak pracujemy, czasem nie było żadnego ruchu, ale i tak nie można było porozmawiać ani usiąść na chwilę. Trzeba było robić cokolwiek, na przykład przecierać kolejny raz te same ekspozytory, bo jak nie, to dzwoniła i opieprzała. Stawka oczywiście minimalna, a ona ciągle jakieś Malediwy i tak dalej. No nie polecam bardzo, niefajne wspomnienie pierwszej pracy, z której zostałam zwolniona po 2 tygodniach, bo niby nie wiedziała, że planowałam pracować tylko miesiąc. A w tym czasie pojawił się ktoś na dłużej i tak się skończyło. Właścicielka fleksuje się slow life. Pracownicy muszą upominać się o wypłaty, pracują na czarno za mniejszą stawkę niż minimalna. Brak umów, uwłaczające ludzkiej godności stawki, zaległości w wypłatach, mobbing. Te zarzuty powtarzają się w kółko. Co ciekawe, nie dotyczą zwykle jakichś mało miasteczkowych pizzerii, których praktyki znamy z programów Magdy Gessler. To są w większości bardzo modne miejsca, bardzo popularne wśród tak zwanych młodych wykształconych z dużych ośrodków. Dodatkowo często budujące swoją markę na hasłach o odpowiedzialności społecznej i wszystkim innym, co może przyciągać do nich coraz bardziej lewicową młodzież. Folwarczne podejście do prowadzenia biznesu to w sumie standard w Polsce, ale co sprawia, że branża gastronomiczna jest na wszystkie patologie tak wyraźnie podatna? Czy to fakt, że nieregularny charakter tej pracy przyciąga osoby młode, dopiero wkraczające na rynek pracy, co łatwo jest wykorzystać przeciwko nim? Czy może brak skutecznych mechanizmów kontroli? Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy są w końcu dość bezużyteczne, skoro nakładane przez nią kary często można sobie po prostu wpisać w koszty, a jej kontrola w małej firmie wypada średnio raz na 25 lat. Bo nie wierzę w to, że jest to po prostu tak nieopłacalny biznes, że nie da się go prowadzić inaczej niż kosztem pracowników. Kolejna głośna sprawa to warszawska restauracja Piw Paw, znana z walki przeciwko rządowym obostrzeniom covidowym. Jej właściciel był kilkukrotnie zatrzymywany pod zarzutem naruszania nietykalności cielesnej funkcjonariusza. I co do słuszności tych zatrzymań i zarzutów, nie będę się wypowiadać. Wszyscy wiemy, że zaufanie do polskiej policji zostało nie bez powodu, jakby to powiedzieć delikatnie. Wiem też, że restauracje znalazły się w naprawdę dramatycznej sytuacji z powodu pandemii, czyli sytuacji, w której w ogóle nie zawiniły. I że wsparcie od rządu często jest zupełnie niewystarczające. Ale w odpowiedzi na ten kryzys restauracja Piw Paw postanowiła odpalić naprawdę gruby arsenał foliarstwa. Na przykład narażając nas wszystkich na niebezpieczeństwo przez organizowanie ogromnych imprez pełnych ludzi bez maseczek, stłoczonych w ciasnych, słabo wentylowanych pomieszczeniach. I serio, będę banować chyba wszystkie komentarze o tym, że nikt tych ludzi nie zmusza do chodzenia na imprezy, bo nie wiem, jakie pokłady złej woli muszą się kryć za wypieraniem podstawowej wiedzy o tym, jak rozprzestrzeniają się wirusy, że ci ludzie będą później chodzić do sklepów, pracy, wysyłać dzieci do przedszkola, a to są miejsca, których inni ludzie często po prostu nie mogą unikać. Takie argumenty to doskonały przykład na to, jak skrajny indywidualizm późnego kapitalizmu kompletnie poprzestawiał nam w głowach. Ale to nie wszystko. Właściciel Piw Paw i jego fani po prostu nie wierzą w pandemię i aktywnie szerzą swoją szurską propagandę w social mediach. Tutaj na przykład jest materiał, w którym twierdzą, że totalitaryzm zaczyna się od noszenia maseczek. Się zaczyna taki, wiesz, że to się zaczyna taki totalitaryzm, no nie? Jak za Hitlera, że wiesz, że takie prześladowania to jest właśnie pierwsza oznaka tego, że będzie totalitaryzm. Ja mówię, słuchaj, pierwszą oznaką tego, że w Niemczech hitlerowskich zaczynał się totalitaryzm, to było to, że kazali im nosić szmatkę na ramieniu, wiesz, taką żółtą, nie? A nam też każą nosić szmatki na twarzy. To jest taki, wiesz, fajne porównanie. Tutaj nazywają policję covidowym gestapo. Organizowali też takie wspaniałe imprezy jak pokaz mody covidowej i eventy mające zniechęcić ludzi do szczepienia się. Swoją drogą, jak to jest, że algorytmy Facebooka potrafią usuwać grupy za fake newsy, bo ktoś udostępnił mema z dzikiem, który jednak wcale nie spał na materacu w Gdańsku, tylko gdzieś w Izraelu,
A tymczasem bez problemu funkcjonuje sobie taka grupka jak Strajk Przedsiębiorców, która ma prawie 300 tysięcy członków, a jej content to szurskie teorie o plandemii i Billu Gatesie, który steruje nami za pomocą 5G w szczepionkach. Właściciel Piff Paff to nie jest po prostu biedny przedsiębiorca zatroskany o los swojej ukochanej restauracji. To ktoś, kto swoje prawo do robienia biznesu przedkłada nad realne życie realnych ludzi. I znów, rozumiem, że nie wszystkie protesty restauratorów wobec obostrzeń biorą się ze złej woli i wiary w teorie spiskowe. Wiele z nich po prostu próbuje jakoś przeżyć. Ich sytuacja jest naprawdę dramatyczna, a pieniądze z covidowej tarczy od rządu są naprawdę niczym przy ogromnych kosztach stałych, które muszą ponosić, nawet kiedy ich restauracje są zamknięte. Ale czy zamiast snuć upiorne kalkulacje, ile potencjalnie zarażonych osób jesteśmy w stanie poświęcić, żeby inne osoby miały środki do życia, nie powinniśmy po prostu im tych środków wspólnie zapewnić? Czy przez tysiące lat naszej cywilizacji nie byliśmy w stanie stworzyć systemu, który nie zapada się, kiedy musimy na jakiś czas wstrzymać kilka gałęzi gospodarki? Wydawałoby się, że jesteśmy na tyle rozwiniętym gatunkiem, że będziemy w stanie skumulować na to odpowiednie środki. A miało być tylko o patogastronomii, ale jak zwykle wyszedł mi wściekły rant na kapitalizm. W każdym razie szczepienia ruszyły pełną parą, więc miejmy nadzieję, że jak najszybciej wszyscy będziemy mogli bezpiecznie oddawać się dekadenckim rozrywkom w ulubionych lokalach. A być może będzie to też okazja do pewnego przetasowania na rynku gastro i wypracowania nowego ludzkiego standardu dla tych, dzięki którym możemy jeść na mieście i pić wspólnie ze znajomymi zamiast z kotami w domu. Ci z nas, którzy mają znajomych, oczywiście. Witajcie. Z tej strony Mr. Shrimphead. Być może zauważyliście, że produkcyjna strona kanału przechodzi pewne zmiany. W związku z tym straciłem swoją rolę jako statysty i zostałem oddelegowany do poprowadzenia tej części programu. A to wszystko dzięki naszym patronom, którzy wyświetlają się właśnie na ekranie. Jeżeli chcecie do nich dołączyć, link do wsparcia na Patronite wyświetla się na ekranie. Poinstruowano mnie również, by wspomnieć o streamach, które możecie oglądać na Twitchu w poniedziałki o 19 i czwartki o 18, jeżeli interesuje Was rysowanie na żywo, rozwiązywanie tajemniczych zagadek i wspólne oglądanie TikToka. Za to w każdą sobotę możecie posłuchać Kasi Babis oraz Marty Nowak na kanale podcastu Powiedz, Siostro. Niech żyje pokój i przyjaźń między pieczywami. I nikt ci nie powie inaczej, tak? A jak ci powie, to masz mu powiedzieć, że się myli.